Animacja. Na planie Krakowa kolorowe punkty, oddziały Muzeum Krakowa, rynek główny, widok z lotu ptaka na Pałac Krzysztofory i białą figurę we wnęce na wysokości drugiego piętra. Mówi Krzysztof Haczewski, kierownik kancelarii dyrektora Muzeum Krakowa. Dzisiaj się odbywa ceremonia zakończenia projektu Krzysztofory od nowa, Muzeum Kompletne, wraz z otwarciem wystawy Kraków od początku bez końca. Projekt obejmował gruntowny remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory, siedziby głównej Muzeum Krakowa, z odnowieniem przestrzeni wystawienniczych, jak i miejsc tych dostępnych dla krakowian. Do tego wykonaliśmy remont dziedzińca, który jest teraz dostępny prawie całą dobę, oraz wykonaliśmy dwie rzeźby zamykające Krzysztofory klamrą. Od fasady, od rynku głównego jest to Święty Krzysztof, a od Placu Szczepańskiego zamyka figura przekupki krakowskiej. Piotr Chapanowicz, kierownik Pałacu Krzysztofory. Zmierzamy ku temu, żeby Pałac Krzysztofory był takim miejscem otwartym, dostępnym dla wszystkich, niezależnie od wieku, od zainteresowań. Miejscem rozmowy o Krakowie, debaty o Krakowie, refleksji o tym mieście, o jego dziejach, o dziedzictwie, o współczesności. Ale to także miejsce, które ma być miłe dla każdego, żeby można było tutaj wypocząć, dobrze się czuć. W jasnym wnętrzu eksponaty, obrazy i meble. Kamil Stasiak, kurator wystawy. Wystawa stała zajmuje dwa piętra, dwie kondygnacje Pałacu Krzysztofory, więc jest spora. W piwnicy opowiadamy przede wszystkim o takich najważniejszych elementach tożsamości Krakowa z przeszłości, które dla nas nadal są ważne, które też wpływają na wizerunek Krakowa na zewnątrz. Stąd mówimy tam o stołeczności Krakowa, o dawnej współczesnej samorządności, o tym, że Kraków był i jest miastem rozrywkowym, że jest miastem magicznym. Wokół tego wszystkiego osnuwamy różnego rodzaju legendy, które z tymi wątkami są związane. W szklanej gablocie zegar. Dr Michał Niezawitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. To jest ten Kraków rzemieślniczy, to jest ten Kraków artystyczny, Kraków trochę biesiadny, Kraków trochę nocny, to jest ta ulica, na której kipi życie, te mity, legendy miasta, a na pierwszym piętrze to jest raczej wniknięcie w taką codzienność życia mieszkańców. To jest mieszkanie, to są zakupy, zieleń, która nas otacza, to jest rzemiosło, miejsce pracy. Tam, gdzie mieszczanie spędzamy 1/3 naszego życia w jakiejś pracy. To są uczeni, bo to miasto naznaczają uczeni. I poeci Szymborska i Miłosz. To jest religijność, obrzędowość, duchowość. To są różne obszary tej codzienności Krakowa, które na samym końcu sumują się w przestrzeni szopki krakowskiej, tylko takiej szopki z odwróconym paradygmatem, takiej szopki, która nie jest szopką do oglądania, tylko do wejścia do środka. We wnętrzu ogromnej szopki krakowskiej drewniane figurki świętej rodziny. Naszym głównym celem jest to, żeby poprzez tę wystawę zaprosić do wniknięcia w miasto. Profesor Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo wystawa zrobiona z pomysłem, bardzo tak fajnie wyglądająca. No, pomysł na przykład, żeby wejść do szopki, jest pomysłem świetnym. Muzeum Krakowa jest muzeum, gdzie ludzie przychodzą. Tutaj też będą przychodzić, a tutaj naprawdę jest co obejrzeć. Sala Lajkonika. Na ścianach wielkie fotografie. W głębi ekran. Na filmie Lajkonik poprawia czapkę.